Panie Sprawiedliwości. Panie wszelkiego trudu prosimy, nie każ mu się rozliczać z sobą. Wysłuchaj nas, co śmiemy zmać się Twoim duchem, On sam był cud. Świat, w którym żyjemy, jest wielki, bogaty i piękny. Panuje w nim ustalona przez Boga harmonia i ład. Najdoskonalszą istotą zamieszkującą ziemię jest człowiek, który stara się żyć zgodnie z prawem Bożym. Jednak wielu ludzi jest zagubionych. Szuka własnej drogi, często naśladując tych, którzy są przewcami zła. Dlatego potrzebuje nam przewodnik po labiryncie życia. Był taki ktoś, komu bliski nie był obojętny. Ojciec Święty Jan Paweł II. Był przede wszystkim wielkim Polakiem, ojcem narodu, drogowskazem prawdy, dobra i miłości. Prowadził nas, abyśmy szli prosto i pewnie ku zbawieniu. Czego możemy nauczyć się od niego? Myślę, że bardzo wiele cierpliwości, wytrwałości i miłości z niego. Uczył nas, jak nieść pomoc i opiekę ludziom chorym i biednym. Potrafił znaleźć wspólny język z każdym człowiekiem. Oh,